Witam serdecznie, dobry wieczór. Spotykamy się tutaj w znanej nam sprawie. Wasze liczne przybycie pokazuje, że temat jest bardzo ważny. Chciałbym, aby podczas tego spotkania rozwiać wszelkie wątpliwości. Jeśli się nie uda, to zrobimy następne. Chciałbym, abyśmy ten czas spożytkowali jak najlepiej, aby padały pytania i była szansa na odpowiedź. Jestem gospodarzem tego miejsca i proszę o wzajemny szacunek i respekt, aby udało się nam przeprowadzić sprawnie to spotkanie. Poprosiłem o pomoc fachowca. Osobę, która zajmuje się moderowaniem takich dyskusji, jest to pani Elżbieta Olęcka. Pani Elżbieta za chwilę przejmie głos, ale zanim to jeszcze zwrócę się do radnego pana Koronkiewicza, który jest inicjatorem tego spotkania. Po wspólnej dyskusji ustaliliśmy, że bezwzględnie trzeba takie spotkania zrobić. I panie Krzysztofie, proszę też o słowo na ten temat. Dzień dobry państwu, witam serdecznie wszystkich mieszkańców przybyłych na dzisiejsze spotkanie. Spotkanie to ma na miejscu, związane jest z obawami, jakie ma być nasze przedsięwzięcie odpadów komunalnych na obrzeżach Złotowa. Inicjatywa jest tylko jedna, zmiana lokalizacji. Chciałbym też zdemontować informacje, które krążą po internecie i w gazetach, że nasza grupa jest jakaś prowadzona przez inne firmy. To jest nieprawda. Tak samo jak rzuca się hasła nam, że prowadzą nas inne osoby, które nam też wspierają finansowo. To też jest nieprawda. Naszym zadaniem nie jest likwidacja ani zakładu MZUK, ani zapobiec budowy, zakaz budowy, żeby nie wstrzymywać budowy tej inwestycji, tylko po prostu lokalizacja. Lokalizacja jest, tak jak wszyscy wiemy, 500 metrów od najbliższych mieszkań. Są to obawy mieszkańców. Mieszkańcy wyszli z taką inicjatywą i obawami, dlatego te spotkanie dzisiejsze zostało zorganizowane. Z tej strony mojej wszystko, dziękuję bardzo, przekazuję dla pani, a jeszcze dla pana Dobisza. Pani Elżbieta ma swój mikrofon. Pani Elżbieta przedstawi wszystkich zaproszonych gości, aby spotkanie miało największy skutek. To muszą być przedstawiciele wszelkich stron. Proszę, przejdźmy do prezentacji. Przekazuję pani głos. Dzień dobry państwu. Jeszcze raz bardzo dziękuję pani burmistrzu za zaproszenie. Jak państwo usłyszeliście, zajmuję się zawodowo moderowaniem i mediowaniem spotkań, które gromadzą mieszkańców, grupy interesariuszy w różnych sprawach. Moim zadaniem będzie nic innego, jak tylko dyrygowanie pewnym ruchem głosów, które będą zabierane z sali, tak, ażeby każdy, który będzie miał ochotę zabrać głos, zadać pytanie, zgłosić uwagę, wyrazić swoją opinię, miał taką możliwość. Za chwilę powiem o pewnych zasadach, które będą wszystkich nas obowiązywały. Będą to bardzo proste zasady, które ułatwią nam wzajemną komunikację. Natomiast na prośbę pana burmistrza, jeżeli państwo pozwolicie, nie znam wszystkich osób, pozwolę tutaj zaprosić państwa z Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych o przedstawienie się, tak abyście państwo widzieli, kto po której stronie zasiada i jakich ekspertów mamy do dyspozycji. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu, nazywam się Jacek Kwiatkowski, jestem prezesem zarządu ZUK. Dzień dobry państwu, nazywam się Michał Dąbrowski, jestem przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUK oraz wiceprezesem USKOM-u z Mławy. Janusz Arendt, prezes USKOM Mława. Dzień dobry, Anna Radowska, główny księgowy ZUK. Dziękuję. Rozumiem, mamy na sali jeszcze panią ekspert. Bardzo proszę. Dobry wieczór państwu. Nazywam się Hanna Marlier. Od blisko 10 lat pracuję w gospodarce odpadami i jestem specjalistą od przetwarzania mechaniczno-biologicznego, także mam nadzieję, że będę potrafiła odpowiedzieć na część przynajmniej pytań. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos, przedstawić się, czy wszyscy państwo? Tak, bardzo proszę. Żelichowski Krzysztof, przewodniczący Rady Miejskiej. Jerzy Kołodziejczyk, radny Rady Miejskiej i członek
Rady Nadzorczej MZUK. Dobry wieczór, Krystian Cichęcki, Radny Rady Miejskiej. Dobry wieczór, Małgorzata Kołodowska. Dobry wieczór, Mariola Wegner, Radna Rady Miejskiej. Dobry wieczór, Anna Rogut, Radna Rady Miejskiej. Dobry wieczór, Henryk Gola, Radny Rady Miejskiej. Dobry wieczór, Alicja Andrzejewska, Radna Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo. W ten sposób wyczerpaliśmy listę głównych gości. Przepraszam za nieuwagę. Z opiekunika Rady Miejskiej. My mamy jeszcze na sali wójta gminy Złotych Piotra. Witam. Dzień dobry, panie wójcie. Proszę państwa, wracając do porządku spotkania i pewnych zasad obowiązujących na spotkaniu, rozpocznę może od tego pierwszego, bo to ułatwi nam przebieg spotkania. Co do zasad. Zasady będą bardzo proste. Chciałabym, abyśmy wszyscy, którzy będą chcieli zabrać głos, taką możliwość mieli. Moim zadaniem będzie jedynie udzielanie głosu w tym sensie, że ażeby część z państwa zachowała pewien porządek w zgłaszaniu się do głosu, będę tego głosu udzielała, podając pomocą, rozumiem, jednej osoby, tak, to jest ta osoba z tyłu mikrofon. Jak rozumiem, spotkanie jest nagrywane, stąd jeżeli osoby występujące będą chciały, mogą również przedstawić się, zanim wyrażą swoją opinię czy zadają pytanie. Przy czym chciałabym prosić o zachowanie następujących zasad. Po pierwsze, żebyśmy wszyscy mogli zabrać głos i uczestniczyć aktywnie w spotkaniu, określimy sobie pewien limit czasowy wypowiedzi. Może to być w granicach 3 do 5 minut, tak żeby inne osoby, które czekają w kolejce, mogły również ten głos zabrać, ażeby starczyło nam czasu. Przy czym od razu muszę ograniczyć ten czas w tym sensie, że zakładamy, iż spotkanie trwać będzie do godziny 20, ale jak zrozumiałam z wypowiedzi pana burmistrza, jest to pierwsze z kilku spotkań. Także proszę się nie niepokoić, jeżeli część z państwa nie zdąży dzisiaj zabrać głosu czy zadać pytanie. Taka możliwość będzie, jak rozumiem, na początku stycznia. Druga zasada. Bardzo bym prosiła, ażeby jeżeli jedna osoba się wypowiada, inne osoby dały szansę zakończyć tę wypowiedź. To znaczy nie przeszkadzajmy sobie wzajemnie, nie przekrzykujmy się, a tym bardziej nie formułujmy pewnych uwag personalnie. Tak? Czyli nie kierujmy uwag obraźliwych, nie używajmy zwrotów, które za takowe są uważane. I to tyle, bardzo proste zasady, czyli ograniczmy się w wypowiedzi, zgłaszajmy się do głosu i nie przeszkadzajmy sobie wzajemnie. Teraz, proszę państwa, to, co jest bardzo istotne w każdym z takich spotkań, to pewien porządek, program. Program jest też dość prosty, klarowny. Pan burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami spotkania zaplanowali następujący porządek spotkania. Po pierwsze, przedstawiona zostanie krótka prezentacja na temat planowanej inwestycji, w tym sensie krótka, że zawierać będzie najistotniejsze informacje związane z tym, co to za przedsięwzięcie, jaka to jest inwestycja, jakie technologie i rozwiązania techniczne są tam projektowane i pewne komentarze związane z ekologicznym oddziaływaniem tejże inwestycji. Po tej krótkiej prezentacji, którą przedstawi pani dr Hanna Marlier, będziecie państwo mogli zadać pytanie pani ekspert, bądź też zwrócić się z takim pytaniem, bądź wątpliwością, obawą do naszych gości. Także po krótkiej prezentacji cały czas jest dla państwa dyspozycji, przy czym ograniczeniem jedynym, jakim mamy, jest godzina 20, która kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Jeżeli jest na to zgoda, bardzo bym prosiła panią doktor o prezentację. Proszę państwa, prezentacja opiera się w całości na materiałach związanych z tą konkretną inwestycją. Zatem mam nadzieję, że w sposób może na pewno niewyczerpujący, ale bardzo precyzyjny pokazuje faktycznie założenia dla tego przedsięwzięcia. Stąd pewne fotografie i pewne informacje pochodzą z dokumentów planistycznych, bo to są dokumenty obowiązujące i ich treść jest w tej chwili wiążąca.
Mówimy o budowie obiektu zagospodarowania odpadów, który będzie miał charakter zakładu MBP, czyli zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Takie zakłady w Polsce, aby mogły przyjmować odpady, muszą posiadać status instalacji RIPOK. Ten skrót oznacza regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych. Dokumentacja środowiskowa była przeprowadzona przez firmę ODUM, natomiast dokumentacja techniczna przez firmę Progeo z Wrocławia. I od czego zacząć? Przede wszystkim należy zacząć od umocowania tej instalacji, jeśli chodzi o jej lokalizację. Bardzo kontrowersyjny temat zawsze. Tutaj mówimy przede wszystkim o dokumentach planistycznych na poziomie regionu, ponieważ ustawa z 2012 roku, nowelizacja, wprowadziła regionalizację gospodarki odpadami i odpady komunalne przetwarzane są w obrębie regionu. Te regiony definiuje Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. Jesteśmy w Złotowie, który znajduje się w pierwszym regionie w obrębie województwa wielkopolskiego. W tym regionie przewidziane są dwa zakłady, z czego jeden z nich to zakład w Stawnicy, właśnie ten, o którym dzisiaj mówimy. Z założenia odpady nie mogą przyjechać do zakładu spoza regionu. Tak te instalacje wyglądają, jeśli chodzi o mapę. To jest mapa z planu gospodarki odpadami dostępna publicznie. Ten plan jest do ściągnięcia ze stron internetowych. Region pierwszy to jest ten region zaznaczony na taki bladoróżowy kolor. I białymi kształtami oznaczone są planowane instalacje. Jak Państwo widzicie, jedną z tych planowanych instalacji w powiecie złotowskim jest instalacja MBP. Ta instalacja to przede wszystkim posiadanie własnej instalacji typu RIPOK, szczególnie w konfiguracji, w której współwłaścicielem jest w jakimś sensie samorząd, to jest gwarancja ceny, bo to samorząd definiuje ceny, stąd to jest bardzo informacja dla mieszkańców, że jeżeli jest jedna tylko instalacja w całym regionie, to ta instalacja jest monopolistą i ma pewną dowolność dyktowania ceny. Jeżeli takich instalacji w ramach regionu jest więcej, to te instalacje siłą rzeczy ze sobą konkurują. Zatem posiadanie instalacji w rozumieniu samorządu i większość samorządów do tego dąży, żeby takie instalacje posiadać, to jest plus, bo mają realny wpływ na kształtowanie opłaty śmieciowej. To są też oczywiście miejsca pracy. To jest gwarancja osiągnięcia, czy tego, że ma gmina wpływ na to, jak będą wyglądały osiągane parametry, czyli z poziomu odzysku i recyklingu. Bo pamiętajmy, że Unia Europejska podkręca w tym zakresie obowiązki i trzeba coraz bardziej restrykcyjne normy spełniać. To jest także wypowiązanie się z obowiązku ograniczenia składowania odpadów. W tej planowanej technologii z założeniem, że odpady będą również przetwarzane w celu wytwarzania paliwa alternatywnego, jest to znaczące ograniczenie składowania nawet do 80% w przypadku oczywiście odbioru na rynku. No i instalacja tutaj zgodnie z założeniami firmy będzie stanowiła też taki obiekt edukacyjny, czyli będzie można również na nią wejść w określonych warunkach, przeprowadzić lekcje z dziećmi, pokazać, jak wyglądają odpady zmieszane, jak wyglądają surowce wtórne, po co trzeba te odpady segregować i co się z nimi dalej dzieje. Jaka jest lokalizacja? Ona jest zlokalizowana na północ od Złotowa, niedaleko istniejącego składowiska odpadów po przeciwnej stronie drogi. Jak w ogóle wygląda przetwarzanie odpadów w instalacji MBP? Trafiają tam odpady komunalne zmieszane. Czyli zdefiniowany strumień, to co u nas produkujemy w czarnym koszu, czy w koszu w kuchni. W pierwszej kolejności te odpady przechodzą przez sortownię mechaniczną. Z tych odpadów są wyciągane z jednej strony potencjalne surowce wtórne, mogą być wyciągane jakieś duże zanieczyszczenia, mogą też być wyciągane jakieś sprzęty elektryczne, elektroniczne, to wszystko, co się może zdarzyć. Poza tym odsiewana jest frakcja, która zawiera bardzo duży udział materii organicznej, czyli frakcja drobna. Poniżej 80 mm to jest ustawowy wymóg, natomiast można to oczko zwiększyć w zależności od woli inwestora. Część nadsitowa, czyli ta część grubsza, to są głównie plastiki. Ta część jest kierowana do sortowni, w której jest wybierany odpad, który pojedzie do innego zakładu, gdzie będzie ten odpad przetwarzany na paliwo alternatywne. To paliwo alternatywne jest współspalane w tej chwili w piecach cementowni.
W cementowni mają bardzo duże zapotrzebowanie, ponieważ współspalanie paliwa alternatywnego jest też powiązane z obniżeniem emisji CO2 i w związku z tym poszukują takiego paliwa. Natomiast są oczywiście odpady, które nie mogą być współspalane i one trafiają na składowisko jako tak zwany balast posortowniczy. Część biologiczna musi pracować w bardzo zdefiniowanym reżimie, mianowicie reżim ten określa rozporządzenie w sprawie NBP. Odpady muszą być skierowane w pierwszych dwóch tygodniach, co najmniej w pierwszych dwóch tygodniach, podkreślę, do zamkniętych reaktorów lub hali z odbiorem powietrza procesowego i oczyszczaniem tego powietrza. I dopiero po co najmniej dwóch tygodniach, ale jest też drugie zabezpieczenie, osiągnięcia takiego parametru stabilności, który gwarantuje obniżenie aktywności biologicznej, dopiero odpady mogą być wyprowadzone z systemu zamkniętego na system otwarty. Po całym procesie biologicznego przetwarzania, który trwa co najmniej 8 tygodni według obecnego prawa, stabilizat, czyli ten nasz produkt procesu, może być jeszcze dodatkowo przesiany. W wyniku przesiania otrzymujemy frakcję drobną, taką mineralną, która może być wykorzystana do rekultywacji na przykład i osiągamy i uzyskujemy tę frakcję średnią, powyżej 20 mm, która też trafia do składowania. Tak wygląda reżim każdego zakładu NBP. Tutaj w obrębie części mechanicznej planowana jest oczywiście zamknięta hala. To jeszcze nie jest wymóg rozporządzenia, ale w następnym rozporządzeniu już będzie. Wewnątrz tej hali są zamontowane urządzenia, cała linia sortownicza w zakresie planowanego reżimu, ale oprócz tego będzie też budowane wiaty na surowce wtórne, czyli wszystko to, co zabezpiecza surowce przed utratą ich wartości. Będzie też budowa całego zaplecza socjalno-biurowego, wagi samochodowej, to jest niezbędny element kontroli nabranej, monitoringu. Będzie też oczywiście rozwiązana gospodarka wodna, w tym zbiorniki na wody opadowe, no i cała infrastruktura techniczna. Proszę pamiętać, że zakład będzie powstawał na działce o powierzchni wydzielonej ponad 5,5 hektara, ale sam zajmie około hektar, tak? Czyli 20% nieruchomości przeznaczonej pod te inwestycje będzie faktycznie zajęta przez obiekty. Pozostała część to zieleń izolacyjna. Proszę Państwa, to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i ja opieram się na faktach. Część biologiczna, tak jak powiedziałam, musi pracować w reżimie określonym rozporządzeniem, zatem będzie pracowała w reżimie dwustopniowym, z czego pierwszy stopień intensywnej stabilizacji będzie się odbywał w zamkniętych boksach. Te boksy czasem są zwane reaktorami, czasem są zwane tunelami. Różne jest terminologia, natomiast wyglądają one bardzo podobnie. To są takie betonowe ściany co najmniej 3,5 metrowej wysokości, często nawet wyższe, przykryte dachem, hermetyzowane. Całe powietrze procesowe jest z materiału wraz z przestrzeni nad materiałem odciągane do instalacji oczyszczania powietrza procesowego. Poza tym oczywiście tej infrastrukturze towarzyszą place technologiczne, tam jeżdżą maszyny, urządzenia. Budowany będzie też plac dojrzewania, czyli ten plac drugiego etapu procesu, na który będzie trafiał materiał po wstępnej stabilizacji intensywnej. Będą też zbiorniki podziemne, tym razem napowietrzane na odcieki technologiczne, no i magazyn zarówno materiału wejściowego, czyli tego surowca, jak i magazyn produktu, czyli tego stabilizatu. Oczywiście maszyny, urządzenia, które będą obsługiwać tę kompostownię i infrastruktura techniczna, która jest do tego niezbędna. Tak to wygląda na takim bardzo schematycznym rysunku. Te obiekty żółte, ten centralny żółty obiekt to jest sortownia. Obiekt, te małe kratki takie powyżej, to są właśnie boksy na surowce wtórne. Ten obiekt po lewej stronie na dole określa mniej więcej lokalizację boksów stabilizacji intensywnej, a po lewej stronie, od Państwa, tak, po lewej stronie, przepraszam, są place dojrzewania. Powyżej tego wydzielonego fragmentu jest właśnie zieleń izolacyjna, która będzie budowana. Tak wygląda mniej więcej wyposażenie sortowni. Mówię mniej więcej, bo konkretne maszyny i jakie one będą miały kolor, tutaj nie mają znaczenia. Natomiast jest to sito, to jest ten obieg wewnątrz, który ma za zadanie właśnie wyselekcjonowanie frakcji drobnej, tej organicznej. Jest kabina sortownicza, na której się wydziela surowce lub zanieczyszczenia. Są taśmy, taśmociągi. Może być więcej kabin, jeżeli inwestor sobie tego życzy. W ramach
tej instalacji produkowane będzie m.in. paliwo alternatywne i to właśnie dzięki temu, że część odpadów, które nie są z jednej strony surowcem wtórnym, czyli nie nadają się do recyklingu, a z drugiej strony są zbyt kaloryczne, żeby je poddać składowaniu, czyli mają za wysoką wartość opałową, będą kierowane jako tak zwany PRDF do odrębnej instalacji, która konfekcjonuje ten odpad, czyli dalej go przetwarza i przygotowuje do odbioru w cementowni. Tutaj deklaracja kalkulacji ceny na podstawie wstępnych kosztorysów i założonych kosztów operacyjnych jest na dzień dzisiejszy taka, że to będzie około 250 zł. Ja mogę powiedzieć, że to są realne ceny za tonę przyjętych odpadów i poddanych pełnemu procesowi przetworzenia odpadów. W ramach tego, co tutaj zaobserwowałam, to jest około 10% taniej niż w tej chwili w innych instalacjach w Wielkopolsce. Pod Poznaniem to są nawet ceny rzędu 320 zł. I należy się spodziewać, że dzięki temu, że udziały w tym przedsięwzięciu ma samorząd, no to właśnie z tej strony będzie ta kontrola, żeby opłaty nie wzrastały w sposób nieuzasadniony. Jeśli chodzi o część biologiczną, to jest ona skrótowo opisana m.in. na przykładzie technologii Hunt, ponieważ to dla tej technologii zostały przygotowane dokumenty wstępne, przedinwestycyjne, stąd do tych danych się odnosimy, więc tak jak powiedziałam, będą te tunele kompostowe, zwane też reaktorami, boksami. To są zamknięte tunele, hermetyzowane, w nich następuje proces co najmniej 2 tygodnie, to jest warunkowane prawem. Jeżeli nie osiągniemy tego żądanego czy wymaganego prawem poziomu stabilności, jest obowiązek przetwarzania w systemie zamkniętym tak długo, aż te odpady się wstępnie ustabilizują. Tunel będzie ładowany 3-4 dni, to jest normalny reżim pracy takiej instalacji. Tunel jest ładowany i automatycznie w nim jest włączona wentylacja, także już w czasie załadunku to powietrze procesowe jest odprowadzane i powietrze w całości będzie prowadzone na instalację oczyszczania, na biofiltrację. Biofiltry są bardzo różne. Zasadnicza istota takiego biofiltra jest czas przetrzymania powietrza w tym biofiltrze po to, żeby mikroorganizmy, które go zasiedlają, miały możliwość rozłożenia substancji złowonnych. Taki biofiltr jest wypełniony materiałem organicznym, korą, zrębkami drzew, pociętymi korzeniami drzew, włóknem kokosowym, torfem, często kompostem. To też jest dobór technologii już przez dostawcę technologii. I dla biofiltrów oczekiwane są gwarancje, czyli technolog, który dostarcza wyposażenie zakładu, musi zagwarantować pewne parametry. Standardowo dla biofiltrów określamy 98% sprawności, czyli w 98% powietrze jest oczyszczane. No i drugi proces może już się odbywać na placach, jest on maksymalnie skrócony i uproszczony, to jest tak zwany proces dojrzewania. On polega głównie na odparowaniu wody, na zmniejszeniu masy tych odpadów i na umożliwieniu też odsiania tych odpadów po to, żeby właśnie ich część mogła być wykorzystana w obrębie składowiska do rekultywacji, a nie składowana. W związku z tym, że odnosimy się do konkretnej technologii, dla której były dokumenty przygotowywane, chciałam pokazać, jak te technologie fizycznie wyglądają. Tak wygląda technologia wkopaszenia koło Wągrowca. Tak wygląda zaplecze tej technologii, czyli system odbioru powietrza i biofiltr, jest kontener, w którym jest instalacja automatyki, Gortatów, inna lokalizacja, około 200 metrów od zabudowy, więc owszem, są zakłady, które są dużo dalej od zabudowy mieszkalnej, ale są też zakłady, które w Polsce powstają dużo bliżej zabudowy mieszkalnej. To jest Gortatów. Przepustowość tej kompostowni jest dużo większa niż tej planowanej tutaj, 27 tysięcy ton. Tutaj jest planowana około 18 tysięcy ton. Ta wielkość również nie jest wzięta znikąd. Ona wynika z obowiązku, jaki nakłada Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. Instalacje muszą być wymiarowane w taki sposób, żeby były zdolne do przyjęcia odpadów od 120 tysięcy mieszkańców co najmniej. I ta wartość jest podana w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami jako wartość bezwzględna liczba. Ta sama technologia jest w Bussan we Francji, tam jest 100 metrów od mieszkańców, usytuowana w Kopaszynie 670. To jest ta sama technologia, dlatego odnoszę się do tej samej technologii, bo dla tej technologii były tutaj obliczenia między innymi robione. I tak to wygląda w Złotowie, to są takie linie proste,
Oczywiście trzeba pamiętać o róży wiatrów. Przenoszenie się pewnych substancji w powietrzu jest związane z masą, z ruchem, kierunkiem ruchu tego powietrza. Tutaj przeważają ponad 70% to są wiatry zachodnie i północno-zachodnie, także wiejące w przeciwnym kierunku niż zabudowania. Zaraz będziemy odpowiadać na pytania. Proszę Państwa, jeszcze ku przypomnieniu, zgłaszamy się do głosu. Pani ekspert jest do Państwa dyspozycji. Proszę Państwa, proponuję zgodnie z ustaleniami taki porządek, ażeby wszyscy Państwo, którzy chcieliby zadać pytanie Pani dr Hannie Marier, naszemu ekspertowi, który przedstawiała prezentację, adresują swoje pytanie do niej. Natomiast inne osoby, które chciałyby zadać pytanie naszym gościom obecnym na sali, także prosiłabym ewentualnie takie pytanie adresować. Oczywiście można pytanie zadać bez konkretnego adresu. Proszę Państwa, mamy do dyspozycji dość długi czas, godzinę ponad, także zapraszam Państwa do zabierania głosu, zadawania pytań. W związku z tym, że spotkanie jest nagrywane, prosiłabym o trzymanie się reżimu czasowego, tak żeby dać szansę wypowiedzi wszystkim uczestnikom spotkania. Ci z Państwa, którzy są z tyłu, jeżeli dadzą radę, prosimy do przodu, żeby słyszeli dyskusję, ale rzeczywiście tu jeszcze są trzy miejsca z przodu. A, z tyłu, o, z boku są miejsca, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę. Także mamy do dyspozycji jeden mikrofon. Ja się ze swoim, jeżeli Państwo pozwolicie, nie będę rozstawać, bo moim zadaniem jest dyrygowanie ruchem głosu. Natomiast Pan będzie tak uprzejmy i będzie pomagał mi w przekazywaniu mikrofonu właśnie z uwagi na nagrywane spotkanie, żeby Państwa wypowiedzi były słyszalne. Bardzo proszę, ktoś z Państwa, rozumiem, że Pani, bo przerwałam Pani, bardzo chciałam, tak? Ma Pani ochotę zadać pytanie, wyrazić później. Bardzo proszę, Pan Radny. No, odniosę się do tego projektu, co tutaj widzieliśmy. Ja mogę tylko powiedzieć jedno. Jestem tam mieszkańcem i jedna z tych strzałek wskazuje praktycznie, można powiedzieć, moją lokalizację, mojego mieszkania. Nie wiem, skąd Pani ma informacje na temat kierunku wiatru, bo ja jako mieszkaniec mam inne. Jako mieszkaniec wiem, że wieje północno-wschodni wiatr w większości na Złotów, a nie od Złotowa. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, te miejscowości, które Pani przedstawiła, które są we Francji, to nas akurat najmniej interesują, ale te bliżej Polski, no to te, co są w Polsce, odległości 200 metrów, my nie znamy tych zakładów, jakie tam zostały zrobione, nakład inwestycyjny, czyli czy to zostało zrobione za 80 milionów, czy za 5 milionów. Także też nie wiemy, czy filtr, które mają tutaj być, bo już taką małą wiedzę mam na ten temat, jaki koszt był tam zakupów zrobionych filtrów, a jaki tutaj. Także tylko bym musiał Pani wiedzieć, skąd Pani ma te informacje o wiatrach, bo ja Panią bardzo chętnie na wiosnę zaproszę, czy latem, żeby Pani przyszła do mnie na i poczuje Pani ku przypomnieniu, przyjęliśmy sobie zasadę, że nasze pytania nie mają mieć charakteru ad personam. To jeżeli mogłabym uprzejmie prosić, zwracając się z takim pytaniem, nie odnosić się bezpośrednio do osoby, Pani ekspert, tylko do merytorycznej części jej wypowiedzi. Czy Pani ekspert chce odpowiedzieć? Tak, tak, rozumiem. Ja będę przekazywać w takim razie mikrofon. Proszę. Zacznę od drugiej uwagi. Nie będę się odnosić do nakładów inwestycyjnych, bo to z całym szacunkiem nie moja sprawa. Natomiast pokazywałam obiekty, które są bliźniacze, czyli o podobnej wielkości i zbliżonych przepustowościach, bo uważam, że nie ma uzasadnienia porównywania zakładu w Złotowie do zakładu na przykład w Rusku, który ma 100 tysięcy ton przepustowości. Zatem pokazywałam instalacje, które są zbliżone i takie, które są projektowane w tej samej technologii, dla której były przygotowywane koncepcje i między innymi analizy środowiskowe. Zatem przypuszczam, że będą te same rozwiązania stosowane. Jeśli chodzi o kierunek wiatrów, to jest, Pan ma, może mieć swoje odczucie, natomiast to się wykonuje analizę konkretną na podstawie informacji z WIOŚ-u, które się otrzymuje i to są średnie, tak? Może się Panu wydawać faktycznie, ja nie będę kwestionować, że w Pana okna wiatr, najczęściej Pan ma wrażenie, że wieje z innego kierunku, natomiast róża wiatrów, którą można wygenerować komputerowo, to jest modelowanie, oczywiście pokazuje inną informację. Dziękuję. Kto z Państwa chciałby zadać? Zapraszam, bardzo proszę, do zadawania pytań. Z tyłu sali widzę głos. Dzień dobry, moje nazwisko widzę. Jestem spoza wszystkich grup nacisku, jestem mieszkańcem miasta.
Bardzo mi miło, bardzo proszę. Ja może wstanę, żeby być dobrze widoczny. Ja rozumiem, że deklaracja pana burmistrza odnośnie następnych spotkań rzeczywiście będzie miała miejsce, bo ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy dzisiaj tą problematykę wyczerpali. A zaczęliśmy od kwestii technicznej i technologicznej. Chciałbym tu pani doktor bardzo serdecznie podziękować za bardzo fajny wykład, ale mówiła pani wyłącznie o teorii. Natomiast proszę państwa, my tu mieszkamy. Musimy zacząć mówić o praktyce. Troszeczkę takiej informacji historycznej. Proszę państwa, szkoda, że to spotkanie odbywa się dopiero dzisiaj. Natomiast decyzje w tych sprawach, te istotne decyzje w tych sprawach były przed 4 laty. I tutaj dzisiejszemu burmistrzowi wrzucono żabę, czyli poprzedni burmistrz i poprzedni wójt gminy Złotów po prostu zostawił mu ten bagaż. Ale teraz do rzeczy, bo się chce w tych 3 minutach zmieścić. Bardzo dziękuję. A nadzieję mam, że będzie następne spotkanie. Jest już ustawione. Proszę państwa, pierwsza rzecz, tu pani doktor się odniosła do kwestii Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i do regionalizacji. W naszym regionie, w regionie pierwszym jest przeszło 400 tysięcy ludzi. Czy ja mam rozumieć, że ten złotowski RIPOK może być tym, który będzie musiał przyjąć wszystko? To jest pierwsze. I jak się to ma do wcześniejszych deklaracji odnośnie strumienia, bo mówi się u nas w naszej w złotowskiej regionalnej instalacji, proszę państwa, zwracam uwagę na to pojęcie, to jest bardzo groźne pojęcie. Znaczy to jest i dobre w sensie środowiskowym, natomiast dla nas, dla mieszkańców jest to bardzo, bardzo groźne, zwłaszcza w tej lokalizacji. Zwłaszcza w tej lokalizacji. Ta lokalizacja jest fatalna, a jestem przekonany, że dla tej lokalizacji, w ogóle tej instalacji jest bardzo wyraźna i dobra alternatywa. Ale to będzie prawdopodobnie w następnym spotkaniu. I moje pytanie do pani doktor, czy teoretycznie te prawie 500 000 mieszkańców może zacząć wozić śmieci do przyszłego, nie daj Boże, RIPOK-a w Stanicy? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, chciałbym, żeby, jeżeli to możliwe, ta cena, którą pani wskazała, 250 zł za tonę, czy to jest cena według stanu na dzisiaj, czy to jest cena według stanu na moment otwarcia zakładu? I kiedy się przewiduje, przy założeniu oczywiście, że inwestorowi to się uda, kiedy ten zakład ma szansę powstać? To na ten moment wszystko. Dziękuję bardzo za te pytania. Było kilka. Natomiast jeżeli pan pozwoli, to w związku z tym, że mamy na sali nie tylko specjalistę do spraw gospodarki odpadami, ale także państwa z firmy, być może oni też w uzupełnieniu będą chcieli, jeżeli pan pozwoli oczywiście, tak? Będą na te pytania odpowiedzieć. Kto z państwa? Bardzo proszę. Ja rozpocznę, ale od razu powiem, że na drugie pytanie to zdecydowanie musi odpowiadać inwestor, ponieważ ja nie mam wglądu w kalkulacje i nie roszczę sobie prawa do tego. Tak jak powiedziałam, ta cena jest oparta na kalkulacjach wstępnych i założeniach projektowych. Jeśli chodzi o przyjęcie odpadów od 400 tysięcy mieszkańców, według tego, co się w tej chwili dzieje, czyli planowania i wojewódzkich planów gospodarki odpadami, te RIPOK-i mają zdefiniowaną wielkość i ta wielkość jest podana w uchwale do wojewódzkiego planu i ona jest pewną barierą rozwojową zakładu. Zatem zgodnie z moją wiedzą, jeżeli w regionie powstaną instalacje o łącznej przepustowości zapewniającej przyjęcie odpadów z całego regionu, załóżmy, że w tym regionie takich instalacji będą 2, to nie ma formalnej możliwości wydania dalszych pozwoleń na zwiększanie mocy przepustowych tych zakładów i nie ma formalnych możliwości na budowę nowych zakładów w innych lokalizacjach. I nawet powiem państwu, że w tej chwili toczy się postępowanie i negocjacje z Unią Europejską, ponieważ w niektórych regionach w Polsce według deklaracji zarządzających instalacjami oni już przekroczyli pewne moce przepustowe według deklaracji na papierze i muszą je redukować po to, żeby plany gospodarki odpadami były realne, czyli żeby było nie za dużo instalacji w stosunku do faktycznej masy powstających odpadów. Jacek Twardkowski, Józef Złotów. Planowany termin zakończenia inwestycji
31 lipca i to jest cena w dniu otwarcia instalacji 2015 roku. Natomiast jeśli chodzi o stwierdzenie, że to jest fatalna lokalizacja, trochę nie rozumiem pana, panie Joachimie, ponieważ pan uczestniczył w rozmowach ze mną, pracując w niemieckiej firmie Tensmeyer i chciał pan kupić mzuk i panu ta lokalizacja nie przeszkadzała. Dziękuję bardzo. Jeżeli mogłem prosić o zaapelować także do strony odpowiadającej, ażeby trzymać się zasady, że nawet w odpowiedziach też nie formułujemy informacji ad personam. Po kolei rozumiem, że pan, tu bardzo proszę. Nie pan, pan właśnie, tak? Dobry wieczór państwu, Sebastian Cyranek. Ja mam pytanie do pana Jacka Fertikowskiego. Panie Jacku, czy ta lokalizacja jest dobra czy zła? Konkretna odpowiedź. Po prostu dla miasta, tak? No, ma pan duże doświadczenie w tej branży, tak? To jest jedno pytanie, czy chyba jedno co dajemy? Nie. A, mam 3 minuty, tak? Jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, nie? Czy to jest prawda, że Krajna chce wprowadzić opłatę śmieciową wraz z rachunkami za wodę? I czy gmina Łożbrzenica chce wystąpić ze Związku Krajna i być obsługiwana przez RIPOK w Mile? Te 3 pytania, dziękuję bardzo. Rozumiem, że pan został wywołany, proszę. Panie Sebastianie, czy to jest dobra lokalizacja, czy zła? Odpowiem panu w ten sposób. W 2013 roku trzykrotnie podejmowaliśmy próbę uzyskania zgody zmiany lokalizacji. Mieliśmy uzgodnienia z ówczesnym zakładem Sitkraft co do zakupu terenu kotłowni KR2. I podjęliśmy bardzo intensywne działania, żeby zakład ten zlokalizować tam właśnie. To jest 5,5 hektara z infrastrukturą już praktycznie rzecz biorąc. Właśnie na zakład też NBP. I uważałem, że tamta lokalizacja jest lepsza od tej lokalizacji. Natomiast pomimo spotkań z dyrektorem Departamentu Środowiska, z członkiem zarządu województwa wielkopolskiego, z panem Bugajskim oraz odwołań do samego pana marszałka Marka Woźniaka, niestety, pomimo wielu jazd, spotkań, próśb i tak dalej, nie uzyskaliśmy zgody na zmianę tej lokalizacji z uwagi na to, że no, ta lokalizacja została wpisana do planu. Jeśli my byśmy się zgodzili, to powstanie precedens, zaraz się zgłoszą inni i będą protestować. Natomiast, i uważam, że tamta lokalizacja była lepsza, natomiast od tego czasu, tak, upłynęło w sumie niewiele, ale postęp technologiczny jest tak duży, że dzisiaj my w tym roku zmienialiśmy, dostosowaliśmy tę decyzję środowiskową, między innymi z tego, żeby te standardy zostały spełnione nie na dzisiaj, tylko żeby zostały spełnione już w przyszłości jako zabezpieczenie mieszkańców i środowiska. Ale nie odpowiedział pan, panie Jacku, na pytanie, czy to jest dobra lokalizacja dla mieszkańców, czy zła. Ja rozumiem, że pan się starał proceduralnie to załatwić, ale ja chcę krótkiej odpowiedzi. Czy to jest dobra lokalizacja, czy zła? Rozumiem, dziękuję. Tutaj panią mieliśmy zgłaszając się do głosu. Bardzo proszę, będziemy mogła prosić o przekazanie mikrofonu. Przepraszam państwa, ale ja usiądę ze względu na to, że już wzrok nie ten i muszę pomagać sobie, a tylko na siedząco mogę sobie pomóc. W każdym bądź razie, drodzy państwo, pani powiedziała od 3 do 5 minut, więc możliwe, że dobiję do 5 minut. Dobrze. Jedno jest pewne, że kieruję swoje obawy, pytania do inwestora, ponieważ jest okres przedświąteczny i nie miałam czasu tego sprawdzić, czy tak rzeczywiście jest, czy nie, także mam wiedzę zasłyszaną.
I czy to prawdą jest, że pakiet większościowy w Mzuku ma firma Uską? Po drugie, czy prawdą jest, że pakiet większościowy w firmie Uską ma fundusz zagraniczny? Nie bez kozery to mówię, szanowni państwo, ponieważ jeżeli jest to prawdą, co można oczywiście sprawdzić przy odrobinie czasu, to jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo, o którym wszędzie można usłyszeć post factum. To znaczy, jest niebezpieczeństwo nie tylko tego, że nie odpowiada nam lokalizacja, bo jest zbyt blisko miasta, ale również niebezpieczeństwo takie, że możemy spodziewać się nieuczciwości inwestora w późniejszym terminie i przyjazd odpadów niebezpiecznych dla nas. Drodzy państwo, wiem, co mówię, ponieważ gdybym chciała takie świństwo zrobić na naszym terenie, to tutaj mam umowę, której nie mogę państwu ujawnić, ponieważ lojalkę musiałam podpisać. Ale tu jest ta umowa, tylko możecie zdobyć ode mnie w sposób napadu na mnie, gdzie 3 lata temu już byście państwo tu na terenie mieli. I to się bardzo prosto odbywa. Pieniądze, które uzyskuje osoba, podpisując daną umowę za takie odpady, są ogromne. A potem po latach dowiadujemy się to, co niedawno usłyszeliśmy w Komornikach, koło Poznania, że nie ma komu utylizować takich odpadów. A ktoś, kto sprowadził je, wziął do kieszeni ogromne pieniądze. I obojętnie, czy to jest firma zagraniczna, czy polska, wiemy, że Uską to przecież inwestor prywatny. W związku z tym możemy się wszystkiego spodziewać. I tego byśmy nie chcieli. Dlatego mówię o tym, żeby się ustrzec przed tym. Nie chcę mówić wtedy, kiedy już będą ludzie umierali, bo będzie zwiększone zachorowania i tak dalej. Mówimy dzisiaj. Następny. Ja mam taką propozycję w związku z tym, że lista pytań, jak widzę, jest dość długa. Jeżeli pani pozwoli, to umkną nam te pytania, które pani zadała. Ja mam jeżeli nadzieję, że panowie sobie... No ale jeżeli pani pozwoli, może zrobimy krótką przerwę. Bardzo proszę. Tak? Dziękuję dobrze. Bardzo. Ktoś z państwa? Rozumiem, że z firmy. Bardzo proszę. Prawdą jest to, że większościowym udziałowcem jest firma Usko. Prawdą jest również to, że udziałowcami, którzy patrzą nam na ręce, jest miasto i Związek Gmin. Pierwsze. Drugie. Jeżeli chodzi o odpady niebezpieczne, nie jest prawdą. Tutaj importu, tutaj gospodarki odpadami niebezpiecznymi nie będzie. RIPOK jest przeznaczony do odpadów komunalnych zmieszanych. Komunalnych zmieszanych. Tu nie będzie żadnego importu odpadów niebezpiecznych. Przepraszam, biorąc od pani Renaty pytanie, ja powiem panu tak. Troszeczkę myli pan się tutaj z prawdą i pan, no, mija się z prawdą. Mija się pan bardzo mocno z prawdą i wprowadza pan w błąd mieszkańców. Uchwała Rady Gminy Złotów z dnia 24 czerwca 2010. Nie będę wszystkiego czytał, tylko końcówkę. Upoważnia się Związek Gmin Krajny Złotowie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą Obiekt Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy jako element niezbędny do osiągnięcia kompleksowości gospodarowania odpadami w Związku Gmin Krajna ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa nr 2 Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi działania 2.1 kompleksowe przedsięwzięcie zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Powtórzę. Z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych oraz do przyjęcia do realizacji powyższego przedsięwzięcia. Jeżeli ja mam tutaj napisane, że to są, będą przyjmować odpady niebezpieczne, no to powiem panu tak. Pierwsza myśl moja to było tak. Salwador, Wenezuela, co nas tu czeka? Niedawno to mieliśmy. I jeżeli są odpady niebezpieczne, to proszę pana, naprawdę, proszę nam nie mówić tu mieszkańcom, że niczego nam nie grozi. Na dzień dzisiejszy podejrzewam, że tak, że w ciągu pierwszego roku nie,
ale w najbliższym tym furtka jest otwarta. Panie jest radny, możliwość. Dziękuję. Można prosić o odpowiedź? Szanowni Państwo, w strumieniu odpadów komunalnych, które Państwo produkujecie, ktoś wrzuci baterię, która jest niebezpieczna, ktoś wrzuci farbę, która jest niebezpieczna. Zobaczcie Państwo, na co jest decyzja. Uchwała nie jest wiążąca dla instalacji. W instalacji nie ma prawa być gospodarowanie strumieniami odpadów niebezpiecznych. Proszę Pana, jest uchwała. Proszę. Spokojnie, spokojnie. Proszę Państwa, ta uchwała dotyczyła aplikacji, tak, którą dokonywał Związek Gmin Krajnych w 2010 roku. Proszę zwrócić uwagę, jakie było brzmienie decyzji środowiskowej z 2010 roku, a jak prezentuje się decyzja środowiskowa z 2014 roku, porównać to sobie i będzie wtedy pan Krzysztof miał odpowiedź na to pytanie. Nie ma w ogóle tematu odpadów niebezpiecznych w tej chwili w decyzji środowiskowej z 2014. Nie ma. Proszę, ale ta uchwała nie ma mocy prawnej. Dlaczego? Dlaczego? Ja odpowiem na to pytanie. Nie ma żadnej mocy prawnej. Ja bym też może, nie chcę tutaj wywoływać pana wójta. Nie ma mocy prawnej. Dlaczego? Dlatego, że ta uchwała była podjęta w związku z aplikacją o środki unijne. To się zakończyło fiaskiem. Fiaskiem. W momencie, kiedy zakończyło się to fiaskiem, nasza firma podjęła starania, by przejąć tę decyzję środowiskową z 2010, bo właścicielem tej decyzji z 2010 roku był Związek Gmin Krajny i on aplikował o środki unijne. My, przyjąwszy na własność, za zgodą, tak, stron na własność tę decyzję, dokonaliśmy zmiany tej decyzji, żeby ją wystandardować. I proszę wtedy zwrócić uwagę, to znika. Dlatego to dzisiaj nie jest dokument, który jest w obrocie prawnym. To nie jest dokument, który jest w obrocie prawnym. Koniec, kropka. Przepraszam, żebyśmy nie wracali do tematu. To proszę pokazać w takim układzie dokument, który niweluje ten. Już zaraz. Natomiast nie mogę nie zauważyć, że pan zgłasza się, przepraszam, bardzo proszę, rozumiem, ad vocem. Tu jeszcze, przepraszam, tu pan się ad vocem zgłasza już bardzo długo, potem państwo. Panie Jacku, nie odpowiedział pan na moje dwa pytania. Drugie i trzecie. A pani poseł, za Uskołę stoi Abris, on się kończy na Cyprze. No między innymi założył sprawę państwu polskiemu o 2 miliardy, które pani poszukała w internecie, nie? Jeżeli mówię nieprawdę, to proszę mnie skorygować. Czy pani wyraża wolę kontynuowania listy pytań? Bardzo proszę, wracamy zgodnie z moją obietnicą. Bardzo bym prosiła o krótkie pytania, tak, bo tutaj są państwo po prawej stronie. Szanowni państwo, panie burmistrzu, wielce szanowny panie burmistrzu, państwo radni, od was zależy, bardzo dużo od was zależy. Pamiętajcie, że mieszkańcy przyszli w bardzo dużej ilości, pomimo że jesteśmy w okresie przedświątecznym. Szanowni państwo, gdzie gwarancja? Powiedzcie, w jaki sposób zagwarantujecie nam, mieszkańcom tego terenu, tego regionu, że nie będzie odpadów ciężkich, że nie będzie odpadów niebezpiecznych. W jaki sposób? Powiedzcie nam. Bo ja widzę tylko w umowie takiej, która zagwarantuje nam, że tego nie będzie. To nie będziemy walczyli o to, że może nas spotkać coś złego. To po pierwsze. Po drugie, i tak będę się upierała ze wszystkimi mieszkańcami, którzy widzą niebezpieczeństwo, że to miejsce jest nieodpowiednie. Dlaczego? Ja wywołam jeszcze pana prezesa. Proszę usiąść. Dlaczego? Dlatego, że, drodzy państwo, jeżeli prowadzimy jakąś działalność, która wydaje odór, a ustawy odorowej nie mamy, odór, który jest skumulowany poprzez dużą ilość, to wiadomo, że w tym momencie my absolutnie nie będziemy mogli nic zrobić, bo wy już dostaniecie pozwolenie, wy już to wybudujecie, zrobicie. Po faktu możemy sobie robić, co chcemy. Będziemy walczyli jak lwy i tak nic nie zrobimy. Natomiast
jeżeli pewne instalacje są rozbite i te odpady są rozbite na mniejsze, nazwijmy to kolokwialnie, kubki, to tego odoru takiego nie mamy. Zagrożenia dla zdrowia nie mamy. Musimy spojrzeć za i przeciw. Powiedzcie mi Państwo na przykład, że za to te miejsca pracy, o których Państwo mówicie, a ja mam gdzieś te miejsca pracy w momencie, kiedy zdrowie może być zagrożone wszystkich mieszkańców. To nie zna nas... Przepraszam. Momencik, muszę to powiedzieć, bo inaczej będzie Pani miała co chwilę mnie na głowie. Po drugie, powiecie Państwo, że tańsze opłaty za śmieci... Chcą też zabrać. Tak, zabiorą. Jeżeli Pani będzie mi przeszkadzała, to będzie dłużej trwało. Że tańsze śmieci, że mzuch może upaść. Proszę Państwa, 4 lata temu, słyszę, że to 4 lata temu zostało podjęte. Wtedy trzeba było myśleć o tym, czy mzuch upadnie, czy nie upadnie. Dzisiaj my wiemy, co mamy przeciw. A więc nieodpowiednie miejsce, może być zagrożone nasze zdrowie, a przede wszystkim też, i o to apeluję, od 20 bodajże 1 lat mamy Euro Eco Meeting. Wszędzie się chwalę, gdzie tylko jestem, czy w kraju, czy za granicą, że mam przepiękne miasto, mieszkam koło pięknego miasta, gdzie ekologię, walczymy o ekologię. I co? I teraz chcemy takie coś wpuścić? Proszę bardzo, chcecie, to już więcej. Bardzo dziękuję za tą wypowiedź, jeżeli mogłabym prosić. Teraz będzie kolejna odpowiedź Pana Prezesa, jak rozumiem. Pytań było kilka. Proponuję następujące rozwiązanie. Powołać Społeczny Komitet Budowy i eksploatacji, w skład którego wejdziecie Państwo i Państwo będziecie mieli całą dobową monitoring, jakie odpady tam trafiają, co się z tymi odpadami dzieje i tak dalej. Będziemy zajmować się tylko i wyłącznie oświadczeniem, tak? Będziemy zajmować się tylko i wyłącznie odpadami komunalnymi, koniec roku. I 80% odpadów wyjedzie stąd, tak? Wyjedzie stąd. Proszę zwrócić na to uwagę. Ja rzeczywiście zapomniałem Panie Sebastianie powiedzieć, jeśli chodzi o moce przerobowe. Pamiętajmy, że Piła się stara, firma Beolga stara się też o trzecią instalację w tym regionie i uważam następującą rzecz, że jest odpadów tak tyle, żeby były trzy instalacje funkcjonowały w całym regionie. I bardzo dobrze dla każdego mieszkańca, że te trzy instalacje będą między sobą konkurować, bo z punktu widzenia interesu mieszkańca. Ja rozumiem Państwa obawy, jeśli chodzi o lokalizację. I to nie jest tak, że proszę Państwa, my tu mamy, przepraszam, poważenie. Rozumiem Państwa obawy. Dlatego staraliśmy się na etapie projektu dobrać taką technologię, proszę, która przede wszystkim, Panie Generatorze, właśnie z punktu widzenia spraw odorowych daje, jest znakomita. Tak? Jest znakomita. Te poszukiwania, ileś jazd, wyjazdów technicznych i tak dalej, porównywań, doprowadziły do wyboru takiej, a nie innej technologii. Właśnie ze względów odorowych. Dziękuję. Tutaj w drugim rzędzie. Jeżeli Pan pozwoli, zaraz wrócimy. Bardzo proszę. Wiesław Wygórski, mieszkaniec Złotowa, radny rady powiatu złotowskiego. Ten zakład powstanie dokładnie na moich oczach. On będzie w odległości około kilometra od mojego domu, także też jestem zainteresowany tym. To jest przykre, że spotykamy się 25 lat, tutaj jest to istnieje ta nasza demokracja lokalna, a do tej pory nie było w tak ważnej sprawie, nie było spotkania z mieszkańcami. Dzisiaj, gdy mamy już pozwolenie na budowę, już nawet wiemy, kiedy ten zakład powstanie. To jest bardzo przykre. Pani tu powiedziała o tym, że tam są kilkaset metrów z zakłady od zabudowań mieszkalnych. Tu w Złotowie jest około 400-500. Ja pozwoliłem sobie zadzwonić do takiego zakładu, do miejscowości położonej obok takiego zakładu. Koło Nysy powstał taki zakład. Kilkanaście kilometrów, nie 500 metrów od Nysy, tylko powstał kilkanaście kilometrów od Nysy. 2 kilometry od najbliższej wsi do Maszkowice, gdzie też ludzie protestowali. I zapytałem wprost, czy ten zakład tak położony jak w Złotowie będzie szkodził, czy nie będzie szkodził.
uzyskają od mieszkańców odpowiedź, że on to jest za blisko po prostu. To będzie pachnieć, szczególnie latem. Tam będą się gromadziły o szczurach i wspomniano, nie wiem, o ptactwie. Także tak to zapewnienie wydaje mi się nie jest do końca takie stuprocentowe, jak pani powiedziała. Pytanie. Czy to jest technologia jedyna, najlepsza, jaką w tej chwili zna przemysł? Czy są lepsze, które w skuteczniejszy sposób zapobiegną wydzielaniu do atmosfery szkodliwych substancji? Bo to się będzie odbywało przez lata. To nie będzie tak, że my tu zaraz za pół roku wszyscy wymrzemy. To może być za 10 lat się pewne skutki ujawnią, czy więcej. I chciałbym usłyszeć też, ile tam w zasadzie będzie przerabiane, bo w planie gospodarki tym wojewódzkim odpadami jest powiedziana minimalna ilość, 120 tysięcy. Jeszcze raz chciałbym usłyszeć liczbę. Ile? Dobrze, padły dwa pytania. Panie doktor? Bardzo proszę. Tak, jeszcze ad vocem. Ja nie odpowiedziałem panu Sebastianowi na dwa pytania, przepraszam. Czy będzie zmiana sposobu naliczania opłaty na wodę, tak, jak pamiętam? To było jedno pytanie. Były takie próby, takie przymiarki były robione, natomiast nie uzyskało to akceptacji Zarządu Związku Gmin Krajnie i odstąpiono od tego pomysłu. Jeśli chodzi o Łobrzenicę, miałem tylko krótką rozmowę z panem burmistrzem Łobrzenicy, z której wynikało, że żadnych takich działań nie podejmie, żeby odejść od Związku Gmin Krajny. Przeciwnie, są pierwsze kroki, podjęło miasto gmina Krajenka, wystosowała list intencyjny do związku z taką intencją powrotu do Związku Gmin Krajnych. Dziękuję. Wracamy do zadanych pytań. Oddaję głos. Bardzo przepraszam, ale nie udzieliłam jeszcze pani głosu. Jeżeli pani pozwoli, wrócimy do tego wątku. Natomiast tu padło konkretne pytanie, rozumiem, adresowane do pani doktor. Bardzo proszę. Proszę państwa, nie ośmielę się porównywać zakładu w Nesie do projektowanego zakładu w Złotowie, dlatego że nie porównuje się czerwonego z kwadratowym, tak? Nie porównuje się rzeczy nieporównywalnych, ani skala, ani technologia nie jest porównywalna. Stąd jakby to wrócę do tego, co powiedziałam na początku prezentacji, że staram się państwu przedstawić informacje, czy wyciągniętą z informacji zarówno technicznych dla tego zakładu, ale odnoszącą się też do funkcjonujących zakładów bliźniaczych, czyli właśnie porównywalnych, więc odnośnie Nysy nie wiem. Jeśli chodzi o technologie inne, ale inna przepustowość. Jeśli chodzi o technologie inne, to są. Są i dużo lepsze, i dużo gorsze. Są inne, ale nie każda technologia znajduje zastosowanie dla konkretnej wielkości zakładu. Są technologie fermentacji, ale ich się nie buduje dla instalacji poniżej 40 tysięcy ton odpadów, czyli co najmniej 20 tysięcy ton organiki, ponieważ jest to ekonomicznie nieuzasadnione, a jeżeli miałoby to być ekonomicznie nieuzasadnione, to w efekcie opłatę ponosi mieszkaniec. Są technologie, które ze względu na uwarunkowania czy inwestorskie, czy lokalizacyjne prowadzą cały proces w reaktorach, na przykład w całości żelbetowych. Są instalacje, które mają biofiltry na dachu, są takie, które mają biofiltry na ziemi. Także każda instalacja jest projektowana, dedykowana. To nie jest kopiuj, wklej zakładu. Nigdy nie robi się tak i mówię to również uczestnicząc z ramienia technologów w postępowaniach różnych dla różnych inwestorów. Nie ma złotego środka. Nie możemy wziąć rozwiązania z Zakopanego i postawić go w Złotowie. I równie dobrze nie możemy wziąć rozwiązania ze Złotowa i postawić go w Szczecinie. Są też spalarnie odpadów, prawda? Też nie nadają się ze względu na przepustowości dla tych lokalnych uwarunkowań. Stąd te rozwiązania, które są tu zaproponowane, to są rozwiązania, które były przygotowane, dedykowane dla tego strumienia odpadów. Jeśli chodzi o strumienie odpadów, to on faktycznie padło hasło, że to są minimalne przepustowości. Natomiast tutaj wszystkie decyzje administracyjne, a także projekt technologiczny jest dla tych
ilości przewidziane. Jeżeli jest projekt budowlany, decyzja środowiskowa i projekt ściśle powiązany z tą decyzją, to te przepustowości są obowiązujące, zatem to jest 36 tysięcy ton na części mechanicznej i połowa tego na części biologicznej, czyli około 18 tysięcy ton. Mówię około, bo część biologiczna jest wymiarowana kubaturowo, a mniej wagowo, ale musimy się do tej wagi odnosić. Także te wielkości to są wielkości, które faktycznie tu powstaną. Będzie Pani pamiętała pytania, które padają z sali, bo my nie chcemy jako tu społeczność uchodzić za dziennikarze TVN-u, że będziemy rzucali pytania, a nie będą padały odpowiedzi. Proszę, znaczy, żeby... Ja nie mam wpływu na ale bardzo proszę, żeby Państwo odpowiadali nam jasno. Oczywiście będę pytanie, czy faktycznie, że udział większościowy należy do właściciela z Cypru, to proszę odpowiedź. Jeżeli ja pytam o to, w jaki sposób Państwo chcecie nas w 100% zabezpieczyć, że nasze obawy są przedwczesne, to proszę też jasno. Ja dziękuję za tę uwagę. Dziękuję Pani, proszę. Jeszcze Pan, natomiast tu Pani już jest z mikrofonem, jeżeli Państwo pozwolą. Bardzo proszę. Proszę Państwa, ja mam tylko jako organizator jedną prośbę. My tutaj spotykamy się, no nie dochodząc do tego, czy to zostało kupione, znaczy czy ZUK został sprzedany prawnie, nieprawnie, kto jest udziałowcem i tak dalej. Z całym szacunkiem dla Pani Renaty. Tak, ale naszą intencją w dniu dzisiejszym i na dzisiejszym spotkaniu jest tylko jedno. Jest tylko to, żeby spróbować zmienić, wpłynąć na to, żeby była zmiana lokalizacji, bo jest zagrożenie dla naszego zdrowia. I prosiłbym bardzo, żebyśmy my tego się trzymali. Trzymajmy się jednego, że obawy o nasze zdrowie, o zdrowie naszych dzieci i żeby była zmiana lokalizacji. Pytania typu, tak jak no Pani Sebastianie, sorry, ale typu, czy tam woda zdrożeje ze śmieciami, czy nie, naprawdę, nie chciałbym takich pytań. Ja bym prosił tutaj Panią, żebyśmy my trzymali się tematu, dobrze? Wydaje mi się, że aż takich ograniczeń nałożyć sobie na zgłaszane uwagi i pytania nie możemy. Bardzo mi przykro. To jest ograniczanie wolności wypowiedzi. To jest spotkanie, gdzie każdy z Państwa, tak uzgodniliśmy, ma prawo merytorycznie odnieść się do wielu kwestii. Bardzo proszę, udzielam Pani głosu. Do mikrofonu, bo nie słyszymy Pani. Ja mam donośny głos. Ja chciałam się zapytać, bo lubię mieć, wiedzieć, z kim mam do czynienia. Inwestor, czyli co ma być właścicielem tych zakładów. Chciałabym wiedzieć, czy to jest spółka, czy to jest firma zupełnie działająca na innych zasadach, czy jest wpisana do Krajowego Rejestru, jaki kapitał, to powinni ludzie wiedzieć, z kim mamy do czynienia, proszę sądu, chciałam powiedzieć, przepraszam. I następna rzecz, nie wiem, czy Państwu wiadomo jest, bo tutaj odnoszę się do tego, co powiedziała tutaj Pani Renata Beger, że inwestor ma zagwarantować nam, że nie będzie żadnych toksycznych odpadów. Nie ma takiej możliwości, ponieważ Polska od 1992 roku jest członkiem konwencji z Bazylei, która nakazuje, konwencja i Unia, że niestety, jeżeli są kraje, w których nie ma zakładów utylizacyjnych, to niestety przyjmują śmiecie te kraje, które posiadają takie zakłady. Interes jest jeden, bo to jest tak, przynajmniej patrzę, podejrzewam zresztą, nie wiem, chciałabym Państwa zapytać, czy jesteście również członkiem tej firmy francuskiej SARP, gdzie akurat te śmiecie tam wiozą z tego całego Salwadoru, pół miliona. Dostali za to tutaj ci, którzy odebrali te śmiecie, a za tonę się płaci $1000. I tutaj cały clue jest sprawy. Tu nie chodzi o żadną Obrzenicę, o żadne Jastrowie, o żadne nasze śmiecie, o 20 czy 35 pracowników. Tylko po prostu chodzi o to, żeby przyjmować śmiecie, które będą zwożone przez Złotów, pociągami, ciężarówkami i obojętnie, nie ma wyjścia i wtedy nie będzie wychodzenia na ulicę z transparentami, bo to trzeba od razu załatwić. Ja chcę wiedzieć, Pan był uprzejmy podać, właściciel, co to jest za firma, konkretna nazwa, bo chcielibyśmy to sprawdzić, bo ja chcę wiedzieć, z kim ja mam do czynienia. Jeżeli Pani pozwoli, co prawda te informacje w pewnym sensie już padły, ale no oczywiście nie może to burmistrza pójdzie do Urzędu Miasta i się dowiem. Nie, myślę, że Państwo jeszcze są gotowi. No nie wiem, dlatego że Państwo, jak widzę, opowiadają o piękny zakład będzie, jak to wszystko będzie pachniało, nieprawda. Bo to nie o to chodzi, tu chodzi o duży biznes, po prostu o duże pieniądze.
Doskonale wiem, bo ja się opieram nie na jakichś swoich teoretycznych rozważaniach, tylko to są nagie fakty. Są wypadki, spadki, śmieci, zatrucia i tak dalej. Ja nie chcę mieszkać w mieście, wzięłam padoki dla koni 100 metrów prostej linii, hoduję konie, żeby mi się konie trują, tam nie mogło jeździć. I też dziękuję bardzo za tą wypowiedź. Który z Państwa? Pan prezes, bardzo proszę. Odpowiem na pierwszą część pytania i przekażę tutaj koledze. Proszę Państwa, decyzja środowiskowa w sposób jednoznaczny normuje, jakie odpady będą przyjmowane. W związku z tym nie ma mowy o żadnych odpadach niebezpiecznych. Tylko będą dostarczane odpady komunalne z regionu pierwszego. Nie mają prawa trafić odpady inne jak komunalne. Jeszcze raz powtarzam. Moja propozycja dotycząca Społecznego Komitetu Budowy i Eksploatacji da pełne prawo Państwu do stałego monitoringu, co się dzieje w tej firmie i w tym zakładzie. Ja chciałbym odnieść się do tego pytania Pani. Dzisiaj USKOM jest to skład właścicielski jest w ten następujący sposób. Fundusz Private Equity ABRIS, który wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, nie z Cypru, gdzie głównymi udziałowcami tego funduszu są uniwersytety amerykańskie, Stanford, Harvard i inne, jak również norweskie fundusze emerytalne, szwajcarskie fundusze emerytalne, australijskie fundusze emerytalne i inni, ja nie wiem, nie znam dokładnie składu właścicielskiego. Fundusz objął w 2013 roku w marcu, bodajże 5 marca 60% udziałów. Następny udziałowcą jestem ja, Janusz Arendt, 38% i miasto, gmina, niecałe 38%. Ja mam, gmina Mława ma, posiada niecałe 3%. Fundusz ten zainwestował w USKOM od 3 do 5 lat, będzie wychodził prawdopodobnie za 2 lata, wprowadzając USKOM spółkę SA, bo w przyszłym roku, w 2015 będziemy się przekształcać spółkę SA na giełdę. Nieprawdą jest, że my się zajmujemy odpadami niebezpiecznymi. Nie ma takiej możliwości, ponieważ my nie posiadamy decyzji administracyjnych zezwalających na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. USKOM się zajmuje odpadami komunalnymi o kodzie 20.03.01 i pochodne z sortowania odpadów tych bytowych, mieszkalnych. Mamy instalacje w kilku województwach i zostaliśmy doproszeni tutaj do Państwa. Myślałem, że sytuacja jest nie jak dzisiaj, bo to 4 lata temu Państwo powinniście spotykać, takie robić spotkania i przesądzać. Ja nie mam pretensji absolutnie, tylko po prostu wojewódzkie plany były budowane w 2012 roku, gdzie instalacja w Złotowie została wpisana. I to był czas, na pewno, kiedy powinna być wielka dyskusja w mieście, czy jest potrzebna ta instalacja, czy nie ma. Dzisiaj jest jakby troszeczkę późno, ale nigdy nie jest za późno, to się mówi. Ja tylko mogę Państwu zapewnić jako prezes USKOM-u, że nigdy tutaj nie będzie żadnych odpadów niebezpiecznych, jeżeli my będziemy po prostu tutaj funkcjonować, bo my się nie zajmujemy odpadami niebezpiecznymi, my się zajmujemy odpadami komunalnymi, z których produkujemy paliwo zastępcze dla cementowni, dla grupy Lafarge, dla grupy CRH, dla Cemexu. Jesteśmy największym producentem w Polsce paliw alternatywnych i dlatego też specjalizujemy się tylko w odpadach komunalnych, takich właśnie z mieszkań, z domów, z biur i innych, na pewno nie niebezpiecznych. Także tylko to jak źle wyczerpałem Państwa informacje, to proszę. Bardzo mi przykro, ale naprawdę nie mogę. Bardzo proszę. Tutaj Pani zgłaszała już wielokrotnie, tu Państwa widzę. Dobry wieczór, Iwona Fidurska. Mam pytanie. Ja po prostu czuję się oszukana. 4 lata temu
niby zapadły decyzje, a my się dowiadujemy o tym teraz. Ja chcę zapytać, kto z Państwa tutaj radnych wiedział o tej decyzji, że taka instalacja tu powstanie? Bo 4 lata byśmy tutaj wcześniej byli. Pani mąż wiedział. Mąż nie wiedział. To właśnie Państwo daliście tutaj, nie wiem, czy przyzwolenie, czy wstrzymując się od głosu. No nie będziemy o tym dyskutowali teraz. Do pana Kwiatkowskiego pytanie. Proszę pana, proszę mi powiedzieć, jak pan sobie wyobraża przewożenie przez 16 ciężarówek przez godzinę tych odpadów? Bo przez miasto. Tymi wąskimi ulicami, tymi rondami. Jak pan to sobie wyobraża? Jeżeli taka instalacja miała powstać, to trzeba było pomyśleć najpierw o budowie obwodnicy. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z panów? Bardzo proszę. Proszę Państwa, oświadczam z całą odpowiedzialnością, że nie ma mowy o żadnym obciążeniu 16 pojazdów na godzinę. To, co jest zapisane w raporcie oddziaływania na środowisko, dotyczy samochodów osobowych tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o 16 pojazdów na godzinę. Proszę Państwa, proszę się, ale... Proszę Panią, odsyłam do strony 51, tak? Zanim się Pani będzie śmiać, to bardzo proszę się najpierw zapoznać z faktami, a potem się można śmiać. 16 pojazdów to jest czas przyjazdu pracowników do pracy i z pracy. To jest czas maksymalny. A jak Pani się dalej zapozna z tym rozdziałem, to dojdzie Pani do konstatacji, że ilość samochodów ciężarowych to jest 4,5 pojazda na godzinę. Tak? Także proszę Państwa, no dementuję, nie będzie 16 pojazdów na godzinę. 16 pojazdów na godzinę. Proszę Państwa, przewidujemy jakby wzrost obciążenia jezdni w granicach 25, ruchu 25-30% ogólnie. Czy to będzie odczuwalne, czy nie? Ja nie powiem, że to nie będzie, bo bym skłamał, że nie będzie odczuwalne, tak? To będzie trochę odczuwalne, ale nie demonizowałbym tego, że to sparaliżuje miasto i doprowadzi do jakiejś tutaj katastrofy, bo sam ruch pojazdów to jest też emisja szkodliwych substancji i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję. Tutaj Pani w granatowym, bardzo proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie, Joanna Pawłowicz, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Terra ze Szczecinka. Na zaproszenie mieszkańców dzisiaj jestem tutaj jako prezes stowarzyszenia, w związku z tym, że otrzymałam takie sygnały, że Państwo...